ASP.NET Core to platforma, która umożliwia nam tworzenie aplikacji webowych na różne sposoby. W tym materiale chciałbym przedstawić Ci trzy najbardziej popularne sposoby, jakimi są Razor Pages, aplikacje MVC oraz Web API. Na przykładzie prostej aplikacji z to listą omówimy sobie ich cechy wspólne oraz różnice. Kod źródłowy każdego projektu znajdziesz w opisie, a osoby nowe na kanale zapraszam do subskrybowania oraz na serwer Discord. Pierwszym rodzajem aplikacji, jaki sobie omówimy, jest aplikacja napisana w technologii Razor Pages. Aplikacja ta jest hostowana na Hostie z portem 44388 i jak widać, prezentuje się w przeglądarce w następujący sposób. Mamy tutaj na górze linki do konkretnych stron, także może przejdziemy sobie do zakładki TUDUS, gdzie dodaliśmy część naszej aplikacji, która jest w stanie wyświetlić oraz modyfikować czy też dodawać nowe TUDUSy. Także jak widzisz, po przejściu w tą zakładkę, adres przeglądarcy został poszerzony o slash to -dos. I warto zwrócić na to uwagę, ponieważ aplikacja Razor Pages otwiera konkretną stronę właśnie na podstawie adresu ścieżki serwera. Także jeżeli przykładowo dla tego pierwszego todosa learn ASP.NET, wszedłbym w zakładkę Details, tak widzisz, ta ścieżka została poszerzona o slash Details z parametrem ID równy 1. Możemy wrócić do listy oraz utworzyć nowy, i tutaj analogicznie ścieżka została poszerzona o slash create. Także dla przykładu dam jakiś element o nazwie MBC. Kliknę create. Jak widać, został on dodany jako drugi element w naszej liście dosów. Także tak prezentuje się krótkie demo aplikacji Razor Pages. Przejdźmy teraz do kodu, po aby omówić najważniejsze elementy tej aplikacji w kodzie. Pierwsze miejsce, które warte jest umówienia, jest klasa Startup. To tutaj konfigurujemy naszą aplikację w dwóch sekcjach. Pierwszą sekcją jest skonfigurowanie serwisów, z których będzie mogła korzystać ta właśnie aplikacja. Jak widzisz, mamy tutaj konfigurację zarówno Razer Pages poprzez dodanie serwisów Razerowych oraz mamy konfigurację baz danych. I na to również warto zwrócić uwagę, ponieważ w różnego rodzaju aplikacjach ASPNET ta konfiguracja baz danych będzie wyglądać dokładnie w ten sam sposób, o czym przekonamy się za chwilę. Drugą sekcją konfiguracji jest metoda Configure. Tutaj będziemy konfigurować, w jaki sposób zapytanie do naszego serwera będzie przebiegało. I w tej sekcji część kodu będzie wspólna pomiędzy zarówno Razor Pages, MVC, jak i aplikacji API. Także na co warto zwrócić uwagę, co będzie różniło się pomiędzy tymi aplikacjami, jest to część app.use endpoints. A konkretnie dla aplikacji Razor Pages mamy tutaj endpoints.MapRazorPages. I teraz o co chodzi z tym Razor Pages? No jeżeli spojrzymy do katalogu w naszej solucji, to mamy tutaj folder o nazwie dosłownie Pages, a w nim mamy już konkretne pliki stron Razorowych. W głównym folderze Pages mamy plik o nazwie index.html, który jest Pierwszym widokiem, jaki pokaże się po otwarciu tej aplikacji w przeglądarce. Także jak widzisz, mamy tutaj heading Welcome oraz napis Learn About Building Web Apps with ASP.NET Core. Także to jest dokładnie ta strona, jaką mieliśmy po przejściu na główną ścieżkę naszej aplikacji, czyli bez żadnego slasha. A jak pamiętamy, po przejściu w zakładkę ToDus, ta ścieżka została rozszerzona o slash i to właśnie na podstawie tej ścieżki aplikacja Razor Pages odpowiednio dopasowała widok do zapytania serwera. Także jeżeli wrócimy do kodu i zerkniemy, jaka strona kryje się w folderze todos", to tak możemy zobaczyć, jest tutaj również indeks, czyli strona główna katalogu tudus I to właśnie ta strona została wyświetlona po przejściu na ścieżkę slash Jak widać, ta strona jest to po prostu plik z rozszerzeniem CSHTML, jak widać, w tym pliku możemy zarówno pisać kod HTML, czy po prostu elementy takie jak H1, P oraz Table, a poza tym jesteśmy w stanie pisać kod C-sharpowy. Także pliki CSHTML są takim miksem zarówno kodu c -sharp, jak i kodu HTML, przez co w wygodny sposób jesteśmy w stanie wygenerować interesującą nas stronę do klienta. I na tej stronie przykładowo mamy jakąś tabelkę, dla której w pętli, czyli w pętli Forage generujemy dla każdego tudu osobny wiersz. Także mamy tutaj dwie kolumny, pierwszą na Description, następnie na Property is done, a następnie kolumnę, która będzie zawierała w sobie linki do konkretnych podstron. I tutaj również warto zwrócić uwagę, w jaki sposób są generowane konkretne linki. Dla przykładu. Aby wejść na stronę, na której możemy usunąć konkretny to, -do, to link do tej strony możemy utworzyć poprzez utworzenie atrybutu A, który jest standardowym atrybutem HTML, rozszerzając go atrybuty razorowe. Jak widzisz, mam tutaj takie dwa atrybuty, które u mnie w Visual Studio są zaznaczone nawet na inny kolor. I są to atrybuty sp-page, która wskazuje na relatywną ścieżkę do strony delete oraz dodatkowy parametr. Ścieżki o nazwie ID z wartością item.id. Także właśnie przez ten znacznik A zostanie wygenerowany odpowiedni link, który przeniesie użytkownika końcowego na stronę do usunięcia konkretnego tudusa. I teraz może się pojawić pytanie, skąd ten widok wie, jakie elementy wygenerować? No, jeżeli spojrzymy dokładnie, to tutaj, dla przykładu, Iterujemy po jakimś elemencie, który jest nazwany model. A na samej górze tej strony mamy tutaj zaznaczony atrybutem mapa model, konkretny typ, który będzie służył za model, czyli po prostu obiekt, jaki będzie wyświetlony na tej stronie. Także za chwilkę zobaczymy, czym tak naprawdę jest ten model, ale zanim przejdziemy do modelu, też chciałem wspomnieć o tym, że aby w pliku cshtml pisać kod C-sharpowy, tu musimy, musimy użyć znaku. Ad w ten sposób, jak na przykład miało to miejsce przy pętli Forage, czyli zanim napiszemy pętlę Forage, to musimy dodać tutaj znak AD, przez co będziemy w stanie pisać kod C-Sharpowy. Jeżeli tej małpy by tutaj nie było, to jak widać od razu dostaniemy błędy kompilacji, ponieważ teraz nie iterujemy już po pętli z elementami TODOs. Ostatnią rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, są tak zwane HTML helpery. HTML helpery, zarówno w Razor Pages, jak i w aplikacji MVC, są to tak naprawdę klasy C-Sharpowe, do których możemy przekazać jakiś model, które następnie generują kod HTML. Także tutaj akurat w tym przykładzie mamy taki helper, który wyświetli nam wartość description w odpowiedni sposób. Jak widzisz, ten sam helper użyliśmy w dwóch miejscach, zmieniając tylko wartość, jaką chcemy do niego przekazać, także przez to jesteśmy w stanie reużywać tego samego komponentu w zależności od danych, które chcemy wyświetlić. OK, także mając już umówiony pokrótce plik cshtml, możemy przejść do, do tak naprawdę strony tego widoku, która kryje się pod plikiem cshtml z rozszerzeniem .cs. Także jest już to standardowy plik C Sharpowy, w którym mamy Kod serwerowy naszej strony. Jak widzisz tutaj akurat ta strona nazywa się index. Także modelem naszej strony będzie klasa o nazwie index model. I właśnie do tej klasy jesteśmy już w stanie wstrzykiwać serwisy, które poprzednio zarejestrowaliśmy w kontenerze dependency injection. I Jednym z przykładowych serwisów jest kontekst baz danych. W tym przykładzie jest to po prostu klasa todo-context, którą strzykujemy przez konstruktor do klasy indexModel, a następnie zapisujemy w prywatnej zmiennej o nazwie kontekst. Jak widzisz w tym modelu mamy metodę o nazwie onGetAsync. Jest to metoda, która zostanie wywołana przed zwróceniem widoku przy zapytaniu http get, czyli korzystając z przeglądarki, użytkownik otwierając konkretną stronę po prostu wysyła zapytanie get do serwera i egzekucja naszego kodu właśnie trafi do tej metody i to właśnie w niej będziemy w stanie pobrać na przykład listę wszystkich elementów z baz danych, a następnie przypisać ją do zmiennej ToDo, która jak już wiemy była dostępna na widoku poprzez właśnie model, jakim jest IndexModel. A przykładowo jeżeli wrócimy do aplikacji i wejdziemy w stronę Create New, to jak już wiemy będzie to widok w folderze ToDos, o nazwie create i tutaj zarówno wyświetlamy stronę jak jesteśmy w stanie utworzyć nowy obiekt poprzez wysłanie formularza. Także naszym formularzem był opis oraz wartość typu boolean is done i właśnie taki model jesteśmy w stanie przesłać na serwer. Także wróćmy do kodu i zobaczmy jak wygląda tworzenie czy też przesyłanie danych na serwer. Także jeżeli otworzymy sobie widok create CSHTML. To jest to dokładnie ten widok, który przed chwilą widzieliśmy w przeglądarce. I teraz możemy otworzyć plik z naszym modelem. I tutaj ponownie wstrzykujemy kontekst baz danych przez konstruktor do tej klasy. A następnie mamy już dwie metody. Pierwszą z nich jest OnGet, a drugą jest OnPostAsync. I tutaj, jak się można domyślić, metoda OnGet zostanie wywołana podczas Zapytania HTTP GET, czyli jeszcze raz użytkownik otwierając w przeglądarce tą konkretną stronę, wywołuje zapytanie GET, to nasz kod trafi właśnie do tej akcji, w której po prostu zwracamy stronę, czyli widok bez żadnej dodatkowej logiki. Natomiast w drugiej metodzie, czyli metodzie POST jesteśmy już w stanie obsłużyć zapytanie, które przesłało przez formularz na serwer konkretny obiekt to -do. I tutaj, jak widzisz, ten obiekt todo jest zbindowany poprzez property todo, który następnie możemy sobie zwalidować, czyli po prostu sprawdzić, czy stan tego modelu jest poprawny, czy nie. A jeżeli model jest poprawny, to następnie jesteśmy w stanie go dodać do baz danych oraz zapisać zmiany kontekstu baz danych. I teraz, żeby akcja create po utworzeniu nowego todo przeniosła nas na stronę główną, z powrotem na stronę główną, to w tym celu. Z tej metody nie zwrócimy po prostu page, jak to było w poprzedniej metodzie onGet, tylko zwrócimy wynik redirect to page ze wskazaniem na którą stronę chcemy zwrócić użytkownika. Także tutaj, akurat, będzie to po prostu indeks w tym folderze TUDUS. Przez co użytkownik po utworzeniu nowego TUDU zostanie z powrotem przekierowany na listę wszystkich TUDU. Także przejdźmy przez ten proces jeszcze raz. Dodamy sobie jakieś description. Zaznaczymy flagę Is done i klikając Create. Ten nowy obiekt został utworzony, a użytkownik końcowy został przekierowany z powrotem na stronę To Także pokrótce w ten sposób działa właśnie aplikacja napisana w Razor Pages. I ostatnim rzeczem, które warto tutaj wspomnieć, jest layout tej strony. Ponieważ do tej pory w kodzie, na który patrzyliśmy, widzieliśmy tylko konkretne strony, czyli dla przykładu na stronie Index. Nasz kod HTML zawierał sobie tylko dosłownie ten kawałek całej strony. I teraz pojawia się pytanie, skąd bierze się reszta strony, która jest dokładnie taka sama na każdej z podstron. Także jeżeli wrócimy jeszcze raz do kodu, to w naszej solucji, w folderze pages, możemy znaleźć plik o nazwie viewstart, który jest tak naprawdę pierwszym plikiem, który zostanie przeprocesowanym Podczas otwarcia dowolnej strony. I tutaj, dosłownie, jedną rzeczą, jaką mamy w tym pliku, jest konfiguracja layoutu, dla której określamy, że bazowy layout jest równy wartości layout. I teraz takie coś spowoduje, że bazowym layoutem dla każdej z naszych stron będzie plik o nazwie layout, który możemy znaleźć w folderze shared. Jeżeli otworzę ten plik, no to jak widzisz, tutaj już mamy cały kod HTML który jest widoczny na każdej ze stron. Tutaj mamy sekcję nawigacji, mamy footer oraz mamy główny kontener, w którym używamy metody renderbaddy, przez co właśnie w tym miejscu każda ze stron zostanie wyrenderowana. Także layout będzie wspólny dla każdej ze stron, a w zależności od tego, na której stronie jesteśmy, to właśnie w tym miejscu zostanie wyrenderowane ciało konkretnej strony. Ok, myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o Razor Pages. Możemy sobie teraz przejść do aplikacji MVC, która będzie miała po części kilka rzeczy wspólnych z aplikacją Razor Pages. I tutaj mam już na porcie 4.4.384 otwartą aplikację MVC, i na pierwszy rzut oka wygląda ona praktycznie tak samo jak aplikacja Razor Pages. Tutaj ponownie jesteśmy na stronie głównej, ponieważ ścieżce nie mamy żadnego slasha. A jeżeli przejdziemy na przykład na zakładkę Toodus, to jak widzisz, do ścieżki bazowej zostało ponownie, jak to miało miejsce wcześniej, dodane slash Toodus. Jak widać, widok jest praktycznie taki sam. Mamy nawet te same dane, ponieważ wszystkie te aplikacje korzystają z tej samej bazy danych. I tutaj również możemy edytować, jak i usuwać, oraz stworzyć nowe elementy poprzez tą aplikację MVC. Także stwórzmy sobie jakiś jeden przykładowy element. Jak widzimy, zachowanie jest takie samo, jak to miało miejsce w aplikacji Razor Pages. Tutaj, również przechodząc na konkretną stronę, ścieżka, pod którą się znajdujemy, zmienia się, przez co zmienia się też widok, jaki klient zobaczy w przeglądarce. Także zerknijmy w kodzie, jak działa aplikacja MVC oraz jakie ma rzeczy wspólne z aplikacją Razer Pages, a jakie nie. Także w kodzie, ponownie sobie zaczniemy od omówienia klasy startup, ponieważ jest ona dosyć podobna. Tutaj również mamy dwie sekcje. Pierwszą sekcję, w której konfigurujemy serwisy, z jakich będzie korzystała nasza aplikacja MVC. Jak widzisz tutaj jedną różnicą jest wywołanie metody add controllers with Views, gdzie poprzednio było to wywołanie metody addRazorPages. Jak już wcześniej wspominałem, konfiguracja baz danych... Poprzez Entity Framework wygląda dosłownie ten sam sposób pomiędzy wszystkimi aplikacjami w ASP.NET. Także ta część jest dosłownie taka sama. A jeżeli przyjrzymy się metodzie configure, to jak widać, tutaj mamy część dosyć podobną, czy też wspólną, jak to mamy w aplikacji Razor Pages. A jedyną zauważalną różnicą jest wywołanie app use endpoints, gdzie tym razem mamy wywołanie endpoint.map i tutaj przekazujemy domyślne mapowanie, które sprawi, że pod konkretną ścieżką zostanie wywołana konkretna akcja z danego kontrolera. A domyślnymi wartościami, także w aplikacji MVC nie mamy już folderu pages, mamy za to foldery z naszymi kontrolerami, widokami oraz modelami. Czyli odpowiednio Models, Views, Controllers, MVC. Także jeżeli przykładowo przejdziemy do kontrolera. Z naszymi tudusami, tak jak widzisz, jest to klasa o nazwie tudus która dziedziczy po klasie controller. I tutaj również jesteśmy w stanie wstrzygnąć serwisy zarejestrowane w naszym kontenerze zależności. I przykładowym serwisem jest kontekst baz danych, który następnie przypisujemy do prywatnego pola o nazwie kontekst. Jak widzisz, ten kontroler jest już klasą, która zawiera sobie logikę do wszystkich widoków powiązanych z Enthium To todo. Poprzednio w aplikacji Razor Pages każda akcja, czy też każdy widok był w osobnym pliku, a teraz cała logika do każdej akcji dla naszego modelu todo jest zawarta w tym samym kontrolerze. Mamy tutaj odpowiednią, mamy tutaj odpowiednią metodę index zwracającą listę wszystkich todo, która w swojej implementacji odwołuje się do kontekstu baz danych, pobiera wszystkie elementy todo a następnie zwraca widok. I teraz w podobny sposób będą zaimplementowane pozostałe metody, czyli dla przykładu akcja details, do której przekazujemy parametr id, również na końcu zwraca widok. I teraz może się pojawić pytanie, jak to jest zrobione, że zarówno indeks, jak i na przykład metoda details zwraca widok w ten sam sposób. Mimo tego, że w przeglądarce widzimy dwa różne interfejsy. Dzieje się tak, ponieważ domyślnie każda akcja z naszego kontrolera jest zmapowana do swojego widoku. Także, jeżeli przejdziemy do katalogu Views, to w podkatalogu TUDUS mamy kilka plików, również z rozszerzeniem CSHTML, i właśnie w zależności od nazwy danego pliku, to na tej podstawie zostanie on dopasowany do konkretnej akcji z kontrolera. Czyli dla przykładu plik index.cs.html zostanie zwrócony z metody index z tego kontrolera. Natomiast details.cs.html zostanie zwrócony z wywołania metody details w tym kontrolerze. Także w ten sposób, bazując na nazwach zarówno kontrolera, jak i, jak i danej akcji, przy zwracaniu widoku zostanie przeprocesowany konkretny plik cs.html. I teraz przykładowo, jeżeli otworzymy plik index.cs.html, tak widzimy tutaj również mamy kod C-sharpowy, jak i kod HTML. A wygląda on praktycznie w taki sam sposób, jak to miało miejsce w przypadku aplikacji Razor Pages. Także nie będę już tutaj omawiał tej części, tylko wrócimy jeszcze do kontrolera. I zobaczymy, w jaki sposób są obsługiwane metody, które przysłają dane na serwer. Przykładowo, jeżeli znajdziemy akcję create, to mamy tutaj. Dwie metody o nazwie Create. Z pierwszej metody Create bez żadnych atrybutów po prostu zwracamy widok. Czyli będzie to akcja, która zostanie wywołana przy przejściu użytkownika na stronę z widokiem tworzenia nowego to do. Także tutaj, jak już wiemy, zostanie zwrócony plik Create.cs.html. Także jeżeli otworzymy ten plik Create.cs.html, to jak widać, tutaj mamy formularz. Oraz przycisk do submitowania, czyli do wysyłania tego formularza na serwer. W tym formularzu mamy dwa inputy. Pierwszy jest to input dla description, a drugi jest to input dla flagi isDone. Także użytkownik, który wypełni te dwie wartości, a następnie kliknie przycisk submit, to ten formularz zostanie serializowany, następnie zostanie wysłany na serwer jako zapytanie http post. I teraz, jak widzimy, mamy tutaj drugą akcję, również o nazwie create, na którą nałożony jest atrybut http post, po to, aby rozróżnić zapytanie get od post. Także po wysłaniu formularza na serwer nasz kod zostanie wywołany w tym miejscu, a poprzez zbindowanie modelu, jakim jest po prostu obiekt tudu będziemy w stanie uzyskać wartości wysłane z formularza, które następnie możemy sobie zwalidować jeżeli walidacja jest poprawna, no to w tym kawałku kodu po prostu dodajemy nowy element to do, do naszej bazy danych. I w aplikacji MVC również jesteśmy w stanie przekierować użytkownika do innej akcji poprzez zwrócenie wyniku redirect to action, do którego przekazujemy wartość typu string z nazwą danej akcji. Także w tym przykładzie po utworzeniu nowej wartości to do, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną z tego kontrolera. Także porównując aplikację MVC do aplikacji Razor Pages, mają one część wspólną, jak na przykład widoki generowane w pliku CSHTML, ale główną różnicą jest to, że w aplikacji Razor Pages na każdy widok mieliśmy osobny plik z kodem C-Sharpowym. Tutaj w aplikacji MVC mamy jeden kontroler, który obsługuje. Wiele akcji, przez co często te kontrolery rosną do dużych rozmiarów. I w aplikacji typu MVC, również jeżeli spojrzymy w, tym razem w katalog Views, to mamy tutaj podkatalog Shared, w którym znajduje się layout naszej aplikacji, współdzielony przez wszystkie widoki. I jeszcze jedną wspólną rzeczą pomiędzy, pomiędzy aplikacjami MVC a Razer Pages jest katalog. Www.root. Jak widać, jest to katalog, w którym będziemy umieszczać wszystkie asety potrzebne do wyrenderowania naszej aplikacji po stronie przeglądarki. Także cały kod HTML, jak i kod JavaScript, czy też zewnętrzne biblioteki JavaScript, będziemy umieszczać właśnie w tym folderze. Ten folder jest wspólny zarówno dla aplikacji MVC, jak i Razor Pages. Także pokrótce w ten sposób działa aplikacja MVC, a ostatnią aplikacją, jaką sobie omówimy, jest aplikacja typu API. Także w tym przykładzie aplikacji API hostuje na localhostie z portem 44389. Jak widać domyślnie, mimo tego, że aplikacja jest uruchomiona, to dostajemy błąd 404, mówiący o tym, że strona nie została znaleziona. Także jest to już pierwsza bardzo istotna rzecz, która rozróżnia aplikację API od aplikacji MVC oraz Razor Pages. Tutaj tak naprawdę nie mamy aplikacji, z którą użytkownik mógłby bezpośrednio, z którą użytkownik mógłby przeprowadzać interakcję bezpośrednio przez przeglądarkę. Jednak co możemy zrobić, żeby zwizualizować jakie funkcjonalności dostarcza nasza API? Jest to dodanie dokumentacji w postaci swagera. Ja już taką dokumentację przygotowałem dla tej aplikacji. Także jeżeli na głównym adresie naszej aplikacji dodamy ścieżkę slash swagger, to zostanie otwarta strona z dokumentacją wszystkich endpointów naszego API. Jak widzimy tutaj również mamy te pięć funkcjonalności, czyli odpowiednio pobranie wszystkich to utworzenie nowego to pobranie konkretnego to oraz modyfikacja i usuwanie konkretnego to -do. Jak widać w Postmanie mamy opisane zarówno... Ścieżki, jak i czasowniki HTTP. Ale przykładu, żeby pobrać wszystkie to-do'sy z baz danych, to musiałbym wywołać zapytanie GET na adres ze ścieżką slash API slash Dokumentacja Swaggera umożliwia nam również interakcję z tymi endpointami poprzez taki bardzo prosty interfejs. Także jeżeli chciałbym przetestować dokładnie tę metodę, to mogę kliknąć w try it out, a następnie w guzik Execute. I w tym momencie zostało wysłane zapytanie na serwer z czasownikiem get pod adres slash API slash Mamy tutaj odpowiedź serwera z kodem statusu 200 oraz ciałem odpowiedzi, które przedstawia wszystkie cztery tudusy znajdujące się w bazie danych. Także w ten sposób, wywołując odpowiednie zapytanie http z odpowiednim czasownikiem oraz ścieżką, jak i ciałem zapytania, jesteśmy w stanie przeprowadzić interakcję z naszą API. Jeszcze jednym przykładem mogłoby być wysłanie... Jeszcze jednym przykładem mogłoby być utworzenie nowego obiektu todo na serwerze poprzez wykonanie zapytania z czasownikiem post na ten sam adres, czyli slash api slash todos. Także w postmanie dla tego zapytania również mogę kliknąć przycisk Trideout, a następnie podać wartości dla description, niech to będzie api oraz wartość, oraz wartość izdan równą false w ten sposób, a następnie klikając execute. Takie zapytanie zostało wysłane na serwer, po czym serwer zwrócił nam tym razem taką odpowiedź z kodem statusu 201 oraz z ciałem odpowiedzi zawierającą nowo utworzony element. Także jeszcze raz, aplikacje typu WebAPI tak naprawdę nie mają interfejsu, z którym przez który użytkownik mógłby przeprowadzać interakcję z aplikacją, tylko aplikacja API jest samą częścią serwerową, dla której będziemy tworzyć aplikacje klienckie, na przykład w Javascriptie, używając Reacta, Angulara czy Vue. Także tworząc aplikację w ten sposób, gdzie rozdzielamy tak naprawdę część serwera od części klienta, tworzymy podział, przez który stajemy się niezależni od części klienckiej. Także nieważne, czy to będzie aplikacja na telefony komórkowe, czy będzie to aplikacja IoT czy webowa, to część serwerowa będzie zawsze taka sama. Także może teraz przejdźmy do kodu i omówimy sobie kluczowe elementy aplikacji API. I tutaj również zaczniemy od pliku startup.cs, w którym ponownie mamy najpierw pierwszą sekcję, w której konfigurujemy serwisy, z jakich będzie korzystała nasza aplikacja. I tym razem Kluczowym wywołaniem jest metoda addControllers, gdzie poprzednio w aplikacji MVC była to metoda add Controllers with Views, a poza tym jak widać, rejestracja baz danych poprzez Entity Framework jest dosłownie taka sama jak poprzednio. Także przechodząc do sekcji Configure, część kodu pokrywa się z poprzednimi aplikacjami, a jedną istotną różnicą jest element app Endpoints w którym to wywołujemy .map controllers. Także w aplikacji Web API również mamy kontrolery. Nawet widać to po strukturze naszej solucji. Mamy tutaj folder Controllers, a w nim jakiś przykładowy kontroler o nazwie Todos. I tutaj porównując po części aplikacji API do aplikacji MVC, mamy klasę o nazwie Todos Controller, która dziedziczy po klasie Controller Base. Także jak widać. Jest to dosyć podobna struktura klas, które będą obsługiwały zapytania wysłane na serwer. Jednakże, co istotne, to w kontrolerach API mamy dodatkowe atrybuty, które po pierwsze określają nam, w jaki sposób akcje z tego kontrolera będą mapowane na podstawie ścieżki, i do tego właśnie służy atrybut root, w którym mamy określone, że akcje z tego kontrolera będą dostępne pod ścieżką API slash controller. Gdzie tak naprawdę ta wartość controller jest placeholderem dla nazwy tego kontrolera, czyli prostu to-dos. I w tym kontrolerze również przez konstruktor jesteśmy w stanie wstrzyknąć dowolny serwis zarejestrowany w kontenerze zależności, a następnie tak jak tutaj przypisać go do prywatnego pola kontekst. W tym kontrolerze Również mamy zbiór wszystkich akcji, które będą dotyczyły NC to. Do. Jak widzisz teraz, przykładowo w akcji GET TODO, mamy nałożony atrybut na HTTP-GET, a następnie do klienta po prostu zwracamy w bardzo prosty sposób wszystkie elementy Tudu z naszej bazy danych. Jak już wiemy po odpowiedzi, którą wzięliśmy w Słagerze, będzie to odpowiedź w formacie JSON. Natomiast, jeżeli spojrzymy na inne akcje, na przykład akcję do tworzenia nowego to tak widać tutaj mamy już atrybut HTTP post, po to właśnie, żeby rozróżnić zapytanie pobrania od zapytania wysłania, ponieważ ścieżka jest taka sama. A przez parametr do tej akcji jesteśmy w stanie przekazać model, czy też obiekt, jaki chcemy wysłać na serwer. W implementacji tej akcji. Po prostu dodajemy ten model do baz danych, po czym zapisujemy zmiany kontekstu, a do klienta tym razem zwracamy rezultat o nazwie created action. I mimo tego, że nie zwracamy jakiegoś obiektu bezpośrednio do klienta, to i tak odpowiedź będzie w formacie JSON. Gdzieś tak, ponieważ, ponieważ wszystkie rezultaty, które możemy zwrócić z naszego kontrola API, to tak naprawdę wrappery, które dodają odpowiedni kod statusu http. Także dla przykładu możemy zwrócić not found w ten sposób, co sprawi, że klient otrzyma kod 404 albo możemy też zwrócić no content w ten sposób, co sprawi, że klient otrzyma pustą odpowiedź z kodem statusu 201 no content. Także właśnie w ten sposób, przede wszystkim specyfikując ścieżkę oraz czasownik HTTP będziemy w stanie wywołać konkretną akcję, po czym, żeby zwrócić odpowiedź w formacie JSON, możemy zwrócić ją poprzez konkretną akcję, w zależności od tego, jaki kod statusu chcemy zwrócić do klienta. Więcej o aplikacjach Web API opowiadam w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o porównanie aplikacji Razor Pages, MVC a Web API. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić w jakim stopniu, Czym te aplikacje różnią się od siebie oraz jakie mają części wspólne, ponieważ każda z tych aplikacji jest częścią platformy ASP.NET.